Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Polski da się lubić. Dzisiaj mierzymy się z kolejną lekturą obowiązkową. Tym razem będzie to lektura obszerna, która no niestety często sprawia sporo trudności, czyli Quo Vadis Henryka Sienkiewicza. Od razu zaznaczam, że tutaj nie znajdziecie streszczenia tej powieści, tylko omówienie najważniejszych zagadnień, to co jest potrzebne do egzaminu ósmoklasisty i do sprawdzianu w szkole. Czy to w klasie siódmej, czy to w klasie ósmej. I zaczynamy od początku, czyli jak doszło do tego, że Henryk Sienkiewicz tworzy Quo Vadis. Ogólnie zafascynowany był właśnie autor kulturą starożytną. Czytał sobie Tacyta, czyli takiego starożytnego twórcę, który opisywał właśnie tamten okres. Wyjeżdżał do Rzymu, przyjaźnił się z malarzem Henrykiem Siemirackim, który malował też różne sceny antyczne. No i ten pomysł zaczął mu się w głowie rodzić, że może dobrze by było właśnie taką powieść napisać. Też będąc w Rzymie, widział tę kapliczkę Quo Vadis Domine, czyli to miejsce, gdzie zgodnie tutaj z legendą, z opowieścią, święty Piotr spotyka Jezusa. I myśli sobie, to jest to, powieść o czasach starożytnych. No i jak pomyślał, tak zrobił. Oczywiście sporo się przygotowywał też, żeby tę powieść napisać. I ostatecznie ona ukazuje się najpierw w odcinkach w Gazecie Polskiej, czyli po prostu mamy kolejne rozdziały drukowane, ludzie sobie kupują gazetę i czytają. Oczywiście cieszy się ona bardzo dużą popularnością. Ostatecznie w 1896 roku cała powieść ukazuje się w druku. W 1905 z kolei Sienkiewicz dostaje Nagrodę Nobla. Pamiętajcie, nie za Quo Vadis, tylko za całokształt twórczości, ale oczywiście Quo Vadis się do tego w dużym stopniu przyczyniła. Jeżeli chodzi o podstawowe rzeczy, czyli czas i miejsce akcji, mamy tutaj lata od 63 do 68, oczywiście naszej ery. Zaczynamy od przybycia Marka Winicjusza do Rzymu po zwycięskiej wojnie z Partami. I Marek przybywa do Rzymu, trafia do domu Aulusa Plautiusza i spotyka Ligię. Od tego zaczyna się cały ten wątek miłosny. W 68 roku z kolei umiera Neron, popełniając samobójstwo. I tam mamy jeszcze takie wydarzenie historyczne jak pożar Rzymu w 64 roku, o którym jeszcze też za chwilę będzie mowa. Więc tutaj mamy te główne ramy. I oczywiście, jeżeli chodzi o miejsce, jest to głównie Rzym, rozgrywa się to w Pałacu Nerona, w domach Petroniusza, Winicjusza, na Zatybrzu, czyli to jest ta dzielnica biedoty, gdzie mieszkają też chrześcijanie, Antium, gdzie wyjeżdża sobie Neron i Sycylia. Tam ostatecznie Winicjusz z Ligią zamieszkują, kiedy już udaje im się wziąć ślub i kiedy te wszystkie już złe chwile są za nim. Bohaterów Quo Vadis możemy podzielić naprawdę według wielu różnych opcji. Ja tutaj wybrałam podział na historycznych i fikcyjnych. Możemy oczywiście ich dzielić na pierwszoplanowych, drugoplanowych, na epizodycznych. Możemy ich dzielić na chrześcijan i na pogan. Ale myślę, że w kontekście tego, że Quo Vadis jest powieścią historyczną, ten podział będzie tutaj dla nas najistotniejszy. I teraz wśród tych bohaterów historycznych możemy wyróżnić cesarza Nerona, jego żonę Popeę Sabinę, która nie cieszyła się popularnością w Rzymie i była takim uosobieniem zła. Zresztą podobnie jak Neron. Petroniusz, czyli jeden z głównych bohaterów, święty Piotr i święty Paweł, czyli apostołowie, którzy szerzą wiarę chrześcijańską. Aulus Plautius, Pomponia Grecyna. Oni rzeczywiście gdzieś tam w zapiskach historycznych istnieli. Trochę tutaj już im dodał sam Sienkiewicz, ale takie osoby się pojawiają. Tygellin, czyli doradca Nerona i Seneka. Seneka w zasadzie wychowywał Nerona i też miał na niego spory wpływ. No i wśród bohaterów fikcyjnych to przede wszystkim możemy wymienić właśnie Ligię i Winicjusza, wokół których mamy ten wątek miłosny, Ursus, czyli może nie niewolnik, ale no bo on w zasadzie niewolnikiem nie był, ale ktoś, kto opiekuje się tą Ligią, kto jej pomaga, jej służy, pochodzi razem z nią z tego kraju Ligów. Dalej mamy niewolnicę Petroniusza, Chilona i Glaukusa. O nich jeszcze tam będzie mowa dalej. I teraz ważne jest to, że w Quo Vadis Sienkiewicz pokazał nam podział społeczeństwa rzymskiego, pokazał nam, jak to wyglądało i przedstawił nam życie tych poszczególnych warstw. Oczywiście na samej górze jest cesarz i jego augustianie, czyli ta najbogatsza warstwa, która ma też największą władzę. Tutaj mamy Nerona, mamy Popeę Sabinę, mamy Petroniusza i Tygellina, czyli, którzy ciągle walczą o te względy Nerona, no i o władzę. I oni są, powiedzmy, na szczycie tej takiej piramidy tego społeczeństwa rzymskiego. Dalej mamy warstwę patrycjuszy. Tutaj mamy Marka Winicjusza, mamy Ligię, Aulusa Plautiusza i Pomponię Grecynę, którzy Ligią się zajęli.
i oni są też bardzo bogaci. I w zasadzie tutaj bardzo często też Marek Winicjusz bywa na dworze Nerona ze względu na to, że jego wuj, czyli patroniusz, właśnie tam ma spore wpływy. Plebejusze, czyli tu już jest ta warstwa, która musi zarabiać na swoje utrzymanie. Na przykład Glaukus, który był lekarzem i który tutaj ma spore powiązania właśnie z Chilonem Filonidesem, oni należą właśnie do tej warstwy. Chilon, tak jak pamiętacie, może nie wykonywał zbyt zaszczytnych prac, ale też musiał jakoś zadbać o to, żeby się utrzymać. I to jest właśnie ta warstwa, plus wyzwoleńcy i niewolnicy. Tych było najwięcej, czyli to jest ta warstwa, która właśnie stanowi podstawę, powiedzmy, tej piramidy. Niewolnik, wiadomo, został pojmany podczas jakiejś wyprawy, musiał służyć w domu pana. W zasadzie oni byli traktowani bardzo przedmiotowo. Jest taki moment, kiedy Winicjusz w napadzie złości po prostu bierze świecznik, uderza jednego ze swoich niewolników, zabijając go, no i jakby nie ma z tym żadnego problemu. Oni każą ich chłostać, mogą ich ukarać, mogą ich sprzedać, mogą z nimi robić co chcą. Wyzwoleniec z kolei to jest ktoś, kto otrzymał wolność. Czyli można było zostać wyzwoleńcem przez to, że ten pan tę wolność darował, lub można było z tej niewoli kogoś wykupić. I tutaj jeszcze zwracam uwagę na postać Actae, która była kiedyś kochanką Nerona, miała na niego dobry wpływ i no później, że tak powiem, została zastąpiona przez Poppaea Sabinę, ale nadal na tym dworze Nerona mieszka i w zasadzie, tak jak w powieści było napisane, to chyba była jedyna osoba, która tak naprawdę kochała Nerona. I jeżeli chodzi tutaj o wątki, no to przede wszystkim mamy ten wątek główny, miłość Winicjusza i Livii. On trwa przez całą akcję, tam nam się rozwija, ale oprócz tego wątku głównego toczą nam się wątki poboczne, które są równie ważne, czyli mamy historię Petroniusza, mamy rządy Nerona, bardzo ważny wątek historyczny, no i ten wątek chrześcijan. Można by nawet jeszcze dorzucić wątek Chilona, który też nam swoją historię przedstawia, ale jest połączony. Oczywiście wszystkie te wątki się ze sobą łączą. I cała akcja tutaj dąży do szczęśliwego rozwiązania, akurat w przypadku tej powieści. I teraz bohaterowie. Zaczniemy od Winicjusza i Ligii. I tutaj też nie będę opowiadała całej historii, bo mam nadzieję, że ją znacie. Tylko kilka rzeczy, które mogą się Wam przydać. Jeżeli chodzi o Winicjusza, to przede wszystkim pamiętamy, że to był bohater dynamiczny. Czyli wiemy, że zmienia się w trakcie trwania akcji powieści. Gdy go poznajemy, on jest w ogóle niezwykle urodziwym młodzieńcem, bardzo pewnym siebie, no i nie znosi sprzeciwu. Jest bardzo porywczy, to ten moment, kiedy właśnie zabija tego swojego niewolnika, chce, żeby te jego zachcianki były spełnione, czyli chce, żeby Ligia trafiła do jego domu i zamierza z niej uczynić swoją kochankę. Tutaj w zasadzie podpowiada mu ten pomysł Petroniusz. Nie może się pogodzić z tym, że Ligia uciekła, więc jej szuka. Myśli, jak może ją ukarać za to, że ona uciekła. Więc rzeczywiście dużo rzeczy się dzieje w jego wnętrzu, ale w momencie, kiedy poznaje tę naukę chrześcijańską i kiedy trafia do domu Miriam, gdzie zostaje opatrzony przez Lidię i innych chrześcijan, po tym jak chciał ją stamtąd wygnać, zaczyna się w nim taka przemiana, czyli zaczyna faktycznie zastanawiać się nad tym swoim życiem. On zaczyna kochać Lidię, nie tylko jej pożąda, ale zaczyna ją kochać taką prawdziwą miłością. Z czasem też staje się bardziej łagodny, wyzwala tych niewolników, którzy pracowali u niego przez 20 lat, staje się opiekuńczy w stosunku do Ligii. Gdy ona jest w więzieniu, on za wszelką cenę stara się ją stamtąd wydostać, ale też do tego więzienia idzie i spędza tam z nią czas, też gdy ona choruje. Także zupełna przemiana tego bohatera i właśnie w różnego rodzaju rozprawkach, tam gdzie mamy na przykład jakąś mowę o emocjach, które rządzą człowiekiem, ten Winicjusz może się przydać, o zmianie, która może nastąpić w człowieku pod wpływem miłości, pod wpływem religii na przykład. Tutaj Winicjusz może być jak najbardziej wykorzystany. Ligia z kolei tutaj jest taką postacią, która od początku do końca jest właśnie taka dobra, taka idealna, bym powiedziała. Wykazuje się odwagą w momencie, kiedy ucieka z tej lektyki, która wiezie ją do domu Winicjusza. No bo wtedy traci w zasadzie wszystkie te swoje przywileje, bo ona mieszkała w domu patrycjuszy, więc mieszkała w takim bogatym domu. Traci to wszystko, jest ukrywana przez chrześcijan, żyje ubogo, w pokorze, poświęca się modlitwie.
I też właśnie zwróćcie uwagę na to, jaka jest opiekuńcza w stosunku do Winicjusza. On próbuje ją porwać, ona się nim opiekuje w momencie, gdy ma tę złamaną rękę i gdy ma tę ranę na głowie. Przebacza mu to, co on jej zrobił, że przez niego nie mogła być ze swoimi najbliższymi i pozostaje do końca wierna właśnie tej swojej religii. I pamiętajcie o tym, że Ligia nie jest niewolnicą. Ona pochodzi z kraju Ligów, jej prawdziwe imię to Kalina i ona była królewską córką. W momencie, kiedy Rzymianie walczyli z barbarzyńcami, ona i jej matka były zakładniczkami wojennymi. Tyle, że później te plemiona barbarzyńskie walczyły, no i ten król Ligów ginie. No i reszta się wycofuje, a Ligia i matka zostają. Ta matka umiera, a z Ligią w zasadzie nie wiadomo, co zrobić. Więc ona zostaje oddana po prostu Pomponii, Grecynie i Aulusowi Plautuszowi na wychowanie. Oni ją traktują jak własną córkę. I tutaj warto pamiętać, że właśnie ta siła miłości, ta dobroć jej zmienia tego właśnie Marka Winicjusza z takiego, powiedziałabym, osiłka we wrażliwego mężczyznę, tak już mówiąc bardzo prosto. Kolejne postacie, które tutaj są bardzo ważne, to oczywiście Neron. Zwróćcie uwagę, że tutaj mamy przykład takiego okrutnego, bezwzględnego władcy, tyrana, despotę, człowieka niezwykle próżnego. Z historii może wiecie, że rzeczywiście jakby dojście do władzy przez Nerona w wieku 17 lat odbyło się też w wyniku licznych zabójstw w zasadzie, więc jakby to w starożytnym Rzymie, no, też takie sytuacje miały miejsce. I on zasiada na tronie, mając 17 lat, jest przekonany o tym, tak jak widać to w powieści, że jest doskonałym twórcą i tej poezji się oddaje, jest bardzo próżny, czyli każe się oklaskiwać, nie znosi krytyki. Petroniusz bardzo dobrze tę krytykę potrafi wyrazić, ale w taki sposób, że Neron myśli, że on mu tak naprawdę schlebia, więc rzeczywiście tutaj ta jego próżność wychodzi w momencie, kiedy mamy do czynienia z poezją. To, że jest okrutny, że jest bezwzględny, widać szczególnie wtedy, gdy bawi się podczas igrzysk, na które skazał chrześcijan. On jest też podczas igrzysk, gdzie właśnie umierają chrześcijanie, w wyniku tego, że Neron jest odpowiedzialny za podpalenie Rzymu, ale wina zostaje zrzucona na chrześcijan. Bawi go to, że może tę Ligię przetrzymywać w więzieniu, że przygotował wspaniałe widowisko, chociaż wiedział, że to bardzo mocno uderzy właśnie i w Petroniusza, i Winicjusza przede wszystkim. Ligia jest przywiązana do olbrzymiego Tura i po prostu Ursus albo ją uratuje, albo zginą na tej arenie. Na szczęście jakby cała sprawa się udaje. Ligia zostaje uratowana. Zobaczcie, skazuje mnóstwo ludzi na śmierć, wymyśla też jak ci chrześcijanie będą mordowani. Cała ta sytuacja w ogrodach Nerona, gdzie właśnie oni są paleni jak żywe pochodnie. To, że nie bierze na siebie odpowiedzialności też za to, co zrobił, no świadczy o tym, że jest po prostu tchórzem. Czyli człowiek, który z nikim nie dzieli się władzą i jest przekonany o swojej świetności. I tutaj bardzo dobrze też można go wykorzystać, można tę postać wykorzystać. Zobaczcie w rozprawkach na przykład, gdzie jest mowa o władzy. Można połączyć go na przykład też z Balladyną. Więc ta władza, tyran, despota, to właśnie będzie to, co będzie charakterystyczne dla Nerona. No i ostatecznie te jego rządy dobiegają końca, jak widzimy w Quo Vadis. Popełnia samobójstwo, w którym trochę mu tam pomagają ci, co już z nim na końcu zostali. No i tak odchodzi jakby w zapomnienie Neron. A i tutaj jeszcze jedna postać, czyli właśnie ten Chilon Chilonides. On też zwrócił uwagę na to, że jest takim bohaterem dynamicznym. Początkowo ma jego zadaniem jest pomóc Winicjuszowi w odnalezieniu Ligii, ale oczywiście on jest bardzo przebiegły, jest podstępny, jest niezwykle chciwy, czyli cały czas te sakiewki mu chodzą po głowie, które mu tam właśnie Winicjusz może dać. Wchodzi w tę grupę chrześcijan, namawia Ursusa, żeby zabił Glaukusa, kiedy go rozpoznaje. Jego historia z tym lekarzem też nie przedstawiała się zbyt dobrze, bo właśnie Chilon zostawił go rannego, zostawił go na śmierć, można powiedzieć, ale Glaukus przeżył, ale jego rodzina została sprzedana handlarzom niewolników.
Później namawia Ursusa, żeby zabił Glaukusa, tłumacząc, że jest to człowiek no, niezwykle okrutny, jakby w ogóle zmieniając całą tę historię. Na szczęście to się nie udaje. W wyniku całej intrygi, bo Chtochilon podsuwa ten pomysł, że być może warto zrzucić winę na chrześcijan właśnie o to podpalenie Rzymu. I wszyscy będą zadowoleni, bo tych chrześcijan nie za bardzo lubią też w Rzymie. Więc jakby tutaj jest mściwy. W momencie, kiedy Winicjusz nie kazał mu już śledzić Ligii, jeszcze kazał go wychłostać, on powiedział, że się na nim zemści. I faktycznie tak było. Więc taka postać, która wyrządziła wiele, wiele złego, ale też ostatecznie, kiedy widzi tego Glaukusa płonącego jako ta żywa pochodnia, prosi go o wybaczenie, wykrzykuje, że to właśnie Neron kazał spalić Rzym, a nie chrześcijanie. Ginie podczas igrzysk, jest przybity do krzyża, ma go rozszarpać niedźwiedź. Ostatecznie tak się nie dzieje, on na tym krzyżu umiera. Jeszcze wcześniej wyrywają mu język, żeby nie wykrzykiwał, że to właśnie Neron kazał podpalić Rzym. No i mamy wreszcie Petroniusza, jedna chyba z takich ciekawszych postaci w Quo Vadis. Ja bym powiedziała, że ona jest dosyć niejednoznaczna. Z jednej strony mamy tutaj przydomek arbiter elegancji. Warto to zapamiętać, ponieważ on bardzo dobrze, miał bardzo dobry gust, tutaj jeżeli chodzi o ubiory, o modę, ale przede wszystkim miał też bardzo dobry gust, jeżeli chodzi o sztukę. Dlatego Neron tak bardzo cenił sobie jego zdanie. Bardzo inteligentny, potrafi wybrnąć z każdej sytuacji z Neronem i to w taki sposób właśnie, żeby Neron nie poczuł się dotknięty. Kocha swojego siostrzeńca Winicjusza i to on podsuwa mu ten pomysł, żeby właśnie nie żenił się z Ligią, tylko żeby ona została jego, jak to było określone, nałożnicą. Czyli żeby oddać ją Neronowi do pałacu, żeby Neron ją zabrał do pałacu z domu Augusta Plautusza jako zakładniczkę wojenną, a stamtąd już będzie ją można przemycić spokojnie do domu Winicjusza. I on w ogóle nie widzi jakby problemu też w tym, dlatego ta postać mu nie jest taka do końca jednoznaczna. On nie widzi problemu w tym, że ta dziewczyna no, może w ogóle tego nie chcieć, że ona na przykład jest chrześcijanką i tak dalej. Więc chce pomóc Winicjuszowi, ale w tym momencie szkodzi też właśnie Ligii. Więc jest taki też przebiegły. I tutaj bardzo ważna rzecz, można powiedzieć, że on ma dużo z takiego epikurejczyka. Ta filozofia zakładała, żeby cieszyć się życiem w pełni, brać z niego to, co najlepsze. Właśnie o tym Petroniusz mówi, że on już całe swoje życie przeżył, tak? Wziął wszystko, co mógł i jemu w ogóle nie jest żal umierać. I w momencie, kiedy jego wpływy słabną na dworze właśnie Cezara, no to po prostu popełnia samobójstwo, każąc otworzyć sobie żyły. Ale w ogóle jakby z tego powodu się nie martwi. I odnajduje swą miłość właśnie w niewolnicy i to życie pędzi sobie właśnie w taki sposób. On sam mówi o tym, że on jest leniwy, jemu nie chce się męczyć, on nie ma zamiaru przyjmować na przykład wiary chrześcijańskiej, chociaż w rozmowie z apostołem widzi, jak ma mocne argumenty ten człowiek, to właśnie stwierdza, że po prostu jemu się nie chce, bo on jest za wygodny, jemu jest za dobrze, tak jak jest. Cała powieść zaczyna się od tego, jak właśnie Petroniusz sobie wstaje, zażywa masaży, kąpieli, tak ten jego dzień właśnie płynie w taki sposób. Rozkoszuje się sztuką i tak dalej. Więc tutaj jest takim typowym przedstawicielem też patrycjuszy. No i oczywiście dochodzimy do znaczenia tytułu. Quo vadis, słuchajcie, quo vadis. O co chodzi, czyli dokąd idziesz, dokąd zmierzasz. No i teraz, znaczenie dosłowne. To są po prostu słowa, które Jezus wypowiada, czy Jezus, tylko święty Piotr wypowiada do Jezusa, gdy na prośbę też chrześcijan, gdy są te prześladowania, święty Piotr ucieka z Rzymu. I wtedy nagle światłość na niego tutaj, jakaś światłość widzi na drodze i widzi Jezusa i pyta Quo vadis domine, czyli dokąd idziesz, Panie? No i Jezus mu mówi, że skoro Piotr ucieka z Rzymu, to on tam wraca, by ukrzyżowali go powtórnie. No i po tych słowach Piotr do Rzymu wraca, bo stwierdza, że nie będzie mógł zostawić swoich wiernych. I drugie znaczenie, czyli to znaczenie przenośne, bardzo ważne tutaj dla nas, zobaczcie, to jest pytanie, quo vadis, czyli dokąd zmierzasz, czyli dokąd zmierza starożytny Rzym, dokąd zmierzają chrześcijanie i poganie, dokąd zmierza Neron, dokąd zmierza Winicjusz, a wreszcie dokąd zmierza każdy z nas, czyli quo vadis Jacku, quo vadis Katarzyno, quo vadis, dokąd zmierzasz, ty człowieku, tak, każdy z nas. Po latach ma być też to pytanie właśnie takie aktualne. O to właśnie chodzi.
No i teraz to, co jest istotne, czyli świat pogan i chrześcijan pokazany w tej powieści, bo mamy tutaj zderzenie tych dwóch światów. Poganie, głównie reprezentowani przez tę warstwę patrycjuszy, i chrześcijanie, wśród których było właśnie wielu tych ludzi bardzo, bardzo biednych. I teraz spójrzcie, ten świat pogan to przede wszystkim tak przyjemności, wygodne życie, uczty. Przecież to, co Tygellin zrobił na tych stawach Agryppy, tę ucztę z łodzią, przecież z tą tratwą unoszącą się, z jakimiś tam niewolnikami, którzy musieli wiosłować, aby tę tratwę poruszać, gdzieś tam ukryci w jakiejś muzyce, w jakichś tam gaikach, tak, jakieś ptaszki śpiewające. No myślę, że naprawdę trudno sobie nawet dzisiaj taką ucztę wyobrazić, jak z takim rozmachem jak tam. Ale właśnie o to chodzi: przepych, bogactwo, w ogóle traktują innych z wyższością, niewolnicy traktowani są w sposób przedmiotowy. Neron też innych ludzi w zasadzie tak traktuje. Nie ma w ogóle szacunku dla ludzkiego życia, brak zasad moralnych. To też widać u Winicjusza, na przykład podczas tej pierwszej uczty, której jest Ligia, gdzie on właśnie jest taki bardzo napastliwy też w stosunku do niej. Więc tutaj zupełnie ci poganie przedstawieni są właśnie w taki sposób. W przeciwieństwie do chrześcijan, którzy, zobaczcie, cechują się ubóstwem, pokorą, pomagają swoim bliźnim, szczera, głęboka wiara, czyli monoteizm. Poganie z kolei wierzą w wielu bogów, czyli tam mamy ten politeizm, wspaniałomyślność, przebaczenie, to jest to, co ich cechuje. Oni wierzą w to, że ich życie po życiu jakby tutaj ziemskim mają dalsze życie w niebie. Jeżeli dobrze, to do nieba trafią, będą tam wiecznie szczęśliwi. Poganie wierzą, czy nawet nie wiem, czy wierzą w tych swoich bogów, czy uznają ich w tej wielości tych różnych bóstw, aczkolwiek sam nawet Petroniusz mówi, że on jakieś tam ofiary składa w tych świątyniach, ale robi to tylko i wyłącznie z przyzwyczajenia, a nie dlatego, że jest to jakaś jego głęboka wiara. No i tutaj te dwa światy mamy zestawione. No można by się zastanawiać, tak, który wyszedł ciekawiej. Ten świat pogan rzeczywiście jest taki bardzo, bardzo bogaty, jak ktoś należał tej warstwy patrycjuszy, no to może faktycznie to życie wiódł dosyć lekko i przyjemnie w przeciwieństwie do tych chrześcijan. Aczkolwiek po stronie właśnie chrześcijan te wartości pozostają. Zwróćcie uwagę na to, że ten świat pogan odchodzi w zapomnienie, a ci chrześcijanie właśnie jakby zwyciężają. Tutaj jeszcze na chwilę zatrzymamy się przy tych igrzyskach, bo tak jak powiedziałam, Neron skazuje, obarcza winą chrześcijan za to, że podpalili Rzym. No i mamy całe widowisko w związku z tym. Chrześcijanie są zamykani w więzieniach i mają stać się jakby tutaj aktorami w tym samym widowisku, tylko oni trochę zawodzą tę ludność rzymską, bo w momencie, kiedy na przykład mają być pożarci przez dzikie zwierzęta, to oni po prostu się modlą i umierają w ciszy, nie walczą. Dalej są krzyżowani podczas tych igrzysk, również umierają w ciszy, co drażni tych Rzymian, bo oni chcą widowiska, oni chcą chleba i igrzysk, tak? Czyli panem et circenses. A tutaj cisza, tak? Spokój. To jest trochę dziwne. Dalej, odgrywają ci chrześcijanie na pomysł, jakby tutaj też Nerona, różne sceny mitologiczne, czyli widzimy na przykład Dydala i Ikara, czyli tam ojca z synem, którzy są zrzuceni po prostu z jakiejś dużej wysokości, umierają na arenie. Ligia, która właśnie jest przywiązana do tego tura. Gladiatorzy, którzy mordują chrześcijan, bo oni nie chcą z nimi walczyć tak w zasadzie. Żywe pochodnie w ogrodach Cezara. Bardzo, bardzo wiele okrutnych sposobów na to, żeby tych chrześcijan zamordować. I też dlaczego tak łatwo można było zrzucić winę na chrześcijan? Dlatego, że ta religia, no, nie do końca w Rzymie, można powiedzieć, się podobała. Chrześcijanie byli oskarżani o to, że zatruwają studnie, byli oskarżani o to, że zabijają dzieci. No, jakieś takie plotki chodziły, więc to chrześcijaństwo nie było mile widziane. Oni się raczej ukrywali i właśnie tę swoją religię szerzyli. Ale zwolenników było coraz, coraz więcej. I rzeczywiście ostatecznie można powiedzieć, że pomimo tego, że umierają, no to moralne zwycięstwo leży właśnie po ich stronie. Więc tutaj też tematy związane z poświęceniem mogłyby się jak najbardziej pojawić. Słuchajcie, to, co jest jeszcze bardzo ważne
czyli Quo Vadis jako powieść historyczna, bo to jest jeden z powodów, dla którego też właśnie ta powieść się pojawia w szkole podstawowej. Jakie cechy będzie miała ta powieść historyczna? Przede wszystkim ten świat przedstawiony będzie zawierał te elementy fikcyjne, które sobie tutaj Sienkiewicz wymyśla, ale też elementy, które naprawdę miały miejsce, czyli na przykład ten pożar Rzymu, rządy Nerona. To faktycznie się wydarzyło, prześladowania chrześcijan, to faktycznie miało miejsce. Pamiętajcie tylko, że powieść historyczna nie jest żadnym dokumentem, bo oprócz tego jest tam fikcja, czyli to, co sobie Sienkiewicz wymyśla, żeby było ciekawiej, prawda? Mieszają się bohaterowie historyczni i fikcyjni, czyli to właśnie już wcześniej pokazywaliśmy. Ważne jest to, że czas pisania jest późniejszy niż akcja książki. Czyli mamy tak naprawdę już wiek XIX, końcówkę wieku XIX, gdzie Sienkiewicz kończy Quo Vadis, a akcja osadzona jest w I wieku. I to jest istotne szczególnie, więc o tym pamiętajcie, żeby tutaj właśnie też nie dać się złapać na jakąś pułapkę, na egzaminie. No i oczywiście wątki, motywy zgodne są z realiami opisywanej epoki. Zobaczcie, jaki piękny, bogaty świat przedstawia właśnie Sienkiewicz w Quo Vadis. Na przykład też wplata różnego rodzaju wyrażenia, słowa pochodzące z łaciny. Więc to też świadczy o jego ogromnym, ogromnym przygotowaniu. I tak właśnie wygląda powieść historyczna. I to myślę, że warto sobie zapamiętać. Słuchajcie, Quo Vadis w wielkim skrócie. Ale myślę, że najważniejsze rzeczy zostały powiedziane. Życzę Wam powodzenia z tą lekturą. Wykorzystujcie ją też w wypracowaniach, bo myślę, że naprawdę tutaj sporo, sporo z tą książką można zrobić. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia.